W samym zachwycaniu się nowoczesnością, techniką, osiągnięciami cywilizacji nie ma nic złego. Inaczej jest, kiedy te osiągnięcia cywilizacji, technikę i nowości odbieramy bezkrytycznie razem z systemem, który nam jest proponowany. Kompletnie nie analizujemy informacji, jakie dostajemy z mediów i stajemy się w pewnym momencie ofiarą takiego systemu, nie zdając sobie z tego sprawy. Bo jeśli ktoś mówi, że mamy wspaniałą Unię Europejską, jeśli ktoś mówi, że mamy wolność prawdziwą, jeśli ktoś mówi, że jesteśmy na dobrej drodze, na dobrym torze, ewentualnie w ogóle nie podejmuje tematu. Mówi na przykład, że polityka mnie nie interesuje, albo myślę, że od rządzenia są ci, którzy rządzą, właśnie politycy, podczas kiedy tak naprawdę to politycy decydują o tym, co myślimy. Dlaczego? Dlatego, że politycy decydują o świecie. Politycy decydują o mediach. Więc w tym momencie nasze myśli są oparte na pewnych danych. Te dane mamy skąd? Z mediów. Mamy je z oświaty. Mamy je ze środków religijnych. A to wszystko podlega kontroli marionetek politycznych, które z kolei podlegają kontroli tajnego rządu światowego. Każdy ma swój szczebel jeszcze krajowy, więc patrząc wyłącznie na technikę, nie widząc komu ona służy i w jaki sposób, do jakiego stopnia jesteśmy manipulowani, będąc ofiarą cywilizacji, możemy się do tego przyczynić, nie zauważając tego problemu, popierając system, a możemy być świadomi i na głos mówić o rzeczach przemilczanych, o rzeczach, które nas dotyczą, o tragediach II wojny światowej, o tragediach, które dzisiaj się dzieją na świecie, gdzie cierpi miliony ludzi, gdzie miliony ludzi traci życie. Dlatego, że siła, która zrobiła II wojnę światową, która jest wciąż w myśl o II wojnie światowej i tragedia II wojny światowej jest wciąż żywa w ludziach z mojego pokolenia i wcześniejszych, ta siła wciąż żyje. Ta siła żyje, wciąż nam zagraża i wciąż jesteśmy pod jej wpływem. Dlatego nie możemy przemilczeć tej sytuacji, nie możemy widzieć wyłącznie wielkiej techniki i cieszyć się z tego, że mamy wolność, że mamy autostradę wolności, kiedy tak naprawdę, jeśli chodzi o Polskę, wracam na poziom krajowy, jest w opłakanym stanie. Nie mamy, skarbiec narodowy jest pusty. Nie, potraciliśmy swoje zakłady, tracimy swoje złoża mineralne, kopalnie, łowiska ryb. U nas wszystko funkcjonuje na opak. Mnóstwo ludzi bardzo ma trudną sytuację gospodarzenia własnym domu. We własnym domu, wyjeżdżają za granicę, więc to wszystko nie służy ludziom. System w Polsce nie służy ludziom. Oczywiście, czy można z tym zrobić porządek? Podejrzewam, że na poziomie krajowym, gdyby znalazł się ktoś i próbował zrobić porządek, nie zrobiłby, ponieważ na przykład Kaddafi w Libii miał dość dobrze zorganizowany porządek, i system rzeczywiście służył ludziom. Jak to się skończyło, wiadomo. Więc prawdopodobnie w Polsce skończyłoby się podobnie. Polska nie ma być dla Polaków, w Polsce ma być źle. Jak to można zmienić? Można zmienić świadomością, zmieniając świadomość, wiedząc, jak to funkcjonuje, ale ta świadomość musi być na poziomie globalnym, czyli we wielu krajach, może w większości krajów ona musi się zmienić, żeby można było rzeczywiście coś zmienić. Bo jeśli świadomość wyłącznie na poziomie kraju się zmieni, mogą zrobić to samo, co zrobili w Libii i w innych krajach. Nie dotyczy to wyłącznie Libii.
proszę się zainteresować, jak było w Libii od strony socjalnej, jak żyło się społeczeństwu i co mieli wówczas, jaki mieli rząd, jakie mieli wypłaty, jaki był standard. Proszę się zainteresować Zieloną Księgą Kaddafiego i porównać to ze stanem dzisiejszym, kto tam ma władzę, bo wiadomo, że globaliści mają tam władzę. Tam nie jest władza narodowa libijska. To są marionetki władzy światowej. Więc osoby, które popierają system, które popierają wszystko, co oficjalne, oficjalne to znaczy zaakceptowane przez system globalny, jakby przykładają rękę do tego stanu rzeczy. Bo miałem zarzuty, że miałem zarzuty w związku z popieraniem wielu posunięć technicznych, potrzebnych, dobrych, nowoczesnych dla ludzi. I te zarzuty były związane, jakby były rozdzielone właśnie od posunięć politycznych, a to ma ogromne znaczenie, bo w momencie, kiedy system władzy byłby inny, gdyby ludzie byli zorientowani w polityce globalnej, krajowej, wojewódzkiej, gdyby ludzie byli, mieliby wówczas na to wpływ, mając wpływ, mogliby spowodować, że technika mogłaby służyć ludziom, a nie elicie. W tej chwili tak nie jest. Kiedyś, gdy zauważyłem Kukisa, śmiano się ze mnie, no ten piosenkarz, piosenkarz do polityki, on się nie zna na polityce. Proszę zwrócić uwagę, 1,5 roku później, co się dzieje z Kukizem? Proszę zwrócić uwagę na to ugrupowanie, które ma wpływ na polską politykę. Ugrupowanie, które się nie utrzymuje z pieniędzy podatników, tak jak partie. Ponieważ nie jest to partią, ma to inną formę, ale my nie płacimy wszyscy. Natomiast na wszystkie inne partie, które nawet działają wbrew naszym interesom, my płacimy i niedowolnie jesteśmy przymuszeni do zapłaty. Ja bardzo proponuję Państwu rozeznać się w sytuacji, zrozumieć, które źródła służą społeczności, które źródła informacji służą wąskiej grupie ludzi, elitom. Zwracam uwagę na Niezależną TV, na Monitor Polski, na Daniela Konrada, Podziemna TV. Zapraszam też na Roza TV, bo wbrew pozorom, czy się komuś chce zajmować tematem, czy nie, to dotyczy bycia i życia nas wszystkich. Ponieważ jesteśmy na krawędzi III wojny światowej, która jest realnym zagrożeniem, do której wcale nie musi dojść. I zapewniam Państwa, że najgorszy dzień dla społeczności w warunkach pokoju będzie zawsze lepszy niż najlepszy w warunkach wojennych. Więc wojna jest najgorszym rozwiązaniem i wszystkie problemy, które się rozwiązuje przy pomocy wojny, można rozwiązać pokojowo. Dziękuję bardzo za uwagę.